Witam was w trzecim odcinku mojego Let's Playa gry Outlast. Ostatnim razem pokonaliśmy dość nieprzyjemne piwnice w celu zresetowania prądu, ale niestety zdybał mnie książę. I teraz, że tak powiem, jestem gdzieś i nie wiem za bardzo gdzie. Zaraz się przekonam. No wstawaj, wstawaj, już to widzieliśmy. Wstawaj, szkoda dnia. O. No i powtórzę to, ale znowu widzę, zostawił mi kamerkę. No nic, o. I na życzenie Rinki. Tak, można się chować pod łóżkiem. No nic. What the hell? Dlaczego mnie wypuściłeś? Okej. Interesujące klimaty. A ty, biedaczku, se chyba rozpieprzyłeś czoło. No cóż. Zamknięte. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Okej. Okej. Czyli, że tak powiem, psychiatryk to nie jest zapewne, ale... Oj! Kurde! Gra! Bez takich. Czekaj, co się stanie, jak podejdę. Dzień dobry, panie. Co tam? Oj, twoja skóra... Stary, potrzebujesz mniej przebywać na słońcu, zdecydowanie. No dobra, idę, bo... Dzień dobry. Dzień dobry. Okej! Klimatyczna lokalizacja. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. Dlatego wypierdalać. Impolite. Not here. Oh, really? We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue and liver. Ale nie są dobre, ostrzegam. Dzień dobry. God always provides a way. Follow the blood. Okej. No, kurde. You look like you've seen a ghost. No shit. A coś tu się świeci. Ale nic tu nie ma. No nic. No już to mówiłeś. Dzień dobry. Czy wyskoczysz? They'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okej, przyjemniaczki. Coś tutaj? Nie. A może tu? Oj. Jestem pod twoim łóżkiem. Nie miało to. Nie miało to za bardzo sensu, ale okej. Stary, może byś tak spastował. O! Dziura! Hurra, dziura! To nie brzmi mi najlepiej. O, ciemność. Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę! Aha, bo... Aha, bo tutaj na... O Jezuś!
is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? It's sick. You're sick. Oh, really? Okej. I co tam ciekawego robiłeś temu panu? Bo nie przyjrzałem się, szczerze powiedziawszy. I chyba dobrze zrobiłem. Hey! Oh. Hey, you. Oh, I. Facet! Zdecyduj się! Sauer! Oj, panie. Wstępu do prysznica oficjalnie nie ma. No nic. Idziemy. Swoją drogą zauważyłem teraz z moim stoperem tutaj, że czas gry leci przyspieszony. Ewentualnie mierzy kamera całość nagranej treści. No ja tu chyba kiedyś byłem. Okej. No tak. I powiedzcie mi, dlaczego ja idę do tych dwóch tweli, którzy powiedzieli mi, że chcą zjeść moje kurde wątrobę? Oj! Okej. Coś ciekawego? No to już czytałem. Follow the blood trails to the exit. To nie jest zachęcające. Coś pod schodami może? Nie. O, a jednak! Tyle lat grania w różne gry i w końcu doświadczenie się na coś przydało. Blockhouse? Dobra, tędy nie przejdę. Oj! Powiem wam, że kurde, klimat jest wyjątkowo niepokojący. Okej, nie będę ci przeszkadzał. Nie będę ci przeszkadzał, kolego. Ja sobie tylko to tutaj wezmę. Poczytam. Zobaczymy, co tu mamy. Dr. Zeissner gave me info to contact regarding the cancellation of the arts program. My patient Martin Archimbaud has made enormous strides in his therapy on account of his finger painting. Just in the week since cancelling the arts program, his schizoaffective assertions of some higher calling have accelerated enormously. Please, just let the man finger paint. The few dollars you're saving on temper paint is more than swallowed by the cost of clozapine. I can't imagine the logic at play here unless Murkoff wants our patients to become more disengaged from reality. No cóż, nie zdziwiłbym się, szczerze powiedziawszy, widząc stan, że tak powiem, większości pacjentów tutaj. Okej, dzień dobry. Co my tu mamy? Powolutku. Oj, dzień dobry. They work. They were rituals, a conjuring. No, powiem wam, że klimat tej gry zaczyna mi coraz bardziej odpowiadać. Z początku myślałem, że gra będzie raczej szła na łatwiznę, biorąc pod uwagę, że tak powiem, tematykę i ogólne treści. O, szafki, jak dobrze wiedzieć, że one tu są. Ale widzę, że jednak dużo bardziej subtelnie autorzy gry podeszli. Closing doors behind you will slow your pursuers. To może znaczyć tylko tyle, że... Okej. To nie jest dobry znak. Gdybym miał być szczery, to jest bardzo zły znak. No, patrzy się w moją stronę. No wypierdalaj.
Odwróć się albo coś. Obawiam się, że ten jest thief i będę musiał... Dobrze, byłem cicho, panie. Nie hałasuję. Nie przeszkadzam. Jest dobrze, jest spoko. Oj. Fuck. No zamknij te cholerne drzwi. Obstawiamy, da mi wpysk czy nie? Ja mówię, że tak. Dużo czasu daje zamykanie drzwi. Oh, really? No, powiedzmy, że se poszedł. Ale jakoś nie ufam grze za bardzo pod tym względem. Czyżbym miał go zamknąć tutaj? To by sugerowały te drzwi. Tam, panie? Jesteś nadal cicho? I am quiet. Tylko kwestia, czy ja tutaj w jakimś określonym celu idę. O, nie ma go. Jak miło. Dobra, mamy coś tutaj dla mnie? Aha. Jakieś... Follow the blood. Dziwne, że nikt nie wszedł tutaj. Oj, to nie jest dobry znak. Nie. Odpierdol się. Szkoda, że nie mogę kucać. No nie, nie, on otworzy to. Otworzył drugie, a teraz moje otworzy, czy sobie pójdzie? Obstawiamy. Okej. Okay. Chyba zaczynam już powoli łapać logikę tej gry. Jeszcze słyszę kroki, więc pozwólcie, że... Poczekam moment, zanim wyjdę. To nie brzmi dobrze. Tutaj w zasadzie mało co brzmi dobrze, szczerze powiedziawszy, no ale... Możesz fuck! To nie była mądra decyzja. Ale może przynajmniej sobie pozbieram jakiś szajs. Nie! 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 Nie. Nie, 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 nie. Hehe. No. To było bardzo rozsądnie rozwiązane. Niezłe miejsce na jumpscare, tak przyznam szczerze. Dobra, to jest... No nie brzmi mi zachęcająco. Okej.
Maczeta, panowie. A wypierdalać. Nie wiem, dlaczego dobrym pomysłem ma być iście do nich, kiedy oni mają maczetę i ewidentnie mają dostęp do tego okna. Niepokojące. Prysznice. Czy coś dobrego kiedykolwiek działo się w prysznicach? W grach, w sensie. Pomijam gry erotyczne. O, ja nie chcę tu być. Shit. Czekaj, fuck this place. Just fuck this place. Okej. Okay. I can shake Chris Walker, the big ugly fucker who likes ripping off people's heads. I hear him muttering about security protocols, containment. What if he's not the problem? What if he's trying to fix it? No, powiem ci, że nie jesteś chyba najlepiej wykwalifikowaną osobą do naprawienia tego problemu w takim razie. Jakbym kurna zgadł? Okej, dzień dobry. Jeszcze żyję. Przez moment. No nic. Okej. Pozwólcie, że przymknę tu. Oj! To nie brzmi zachęcająco. Kurde, dreszcze dostaję. Zaczyna być naprawdę hardkorowo. O, deszczyk pada. Okno. Dlaczego nie mogę wyskoczyć oknem na przykład? O Jezu! A. Być najlepszy z moich pomysłów. Dobra, to gdzie chodzi ten pacan, który mnie ćwachnął nożem? Tam jest. Okej, to było niemiłe spotkanie. Wypierdalać. Linda zamknięta. Jakiś pokój. Dobra. Co my tu mamy? Otwarcie kolejnego. A żeż fuck! Powiedz mi, że tutaj nie przyjdziesz. Nie, 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 nie. Fuck, 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 kurwa! Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 głupia decyzja. Oh, kurde.
Okej, czyli save'a dostałem oczywiście w najgorszy... A, kurde no! Oczywiście, że gra mi nie informuje o takich rzeczach. Dobra, uciekamy. No i staramy się. Mam nadzieję, że nie pójdziesz za mną. No, nie tędy. Fuck! 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 Nie, o Jezuś! Panie, masz tendencję do, kurde, umierania co chwilę. Prawie, że. O, jaka, jakie miłe leżysko. Panowie się gwałtownie uzewnętrzniali tutaj. Alternate path to the showers. Ej, no czemu nic nie świeci? A, bo światło zgasło. Okej. Okay. Teraz niech zgadnę, co mnie tu spotka. Oh, really? Smoknij mnie w pompkę, facet, wiesz? Kurwa. Idź gdzieś, o. Bardzo dobrze. Wypierdalam. Nie, 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 nope, 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 no, 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 nope, no, nope, no. Kurde. Nawigowanie w ciemności, nawigowanie w ciemności. Goni mnie jakiś grubas, który jest szybszy ode mnie. Z jakiegoś mocznego powodu. Nie, znowu się stanie to samo co ostatnio. Właśnie to. Kurde, facet. Damn. Nie lubię, nie lubię. Dobra, tylko czy przyjście tutaj to jest dobry pomysł? Obawiam się, że nie! Dzień dobry! You really have an itch. Wybacz, ale nie jestem dermatologiem. No to gdzie ja mam iść? Chyba tu. Tak. A, tu już mi, bratku. Musisz mi wybaczyć, ale nie mam pieluch dla dorosłych pod ręką. Ożesz, fuck. No, no, odpierdziel się. Właśnie. Won? Dobra. Niech zgadnę, co się stanie, jeśli spróbuję tędy przejść. Oj. Panie. Witness. Witness the fitness. Dobra, co my tu mamy? Obituary. Rudolf G. Wernick, age 19, passed away doing what he loved. Achieved born from Munich, Germany, achieved fame, medic, Alan Turing, history of German war effort, he emigrated, Dr. Rainer retired to pursue landscape. Several decades of government research in Los Alamos. To tam, gdzie powstała bomba nuklearna, swoją drogą. No nic.
Co my tu jeszcze ciekawego możemy spotkać? To jest nieaktywne, czyli musimy jeszcze na górę. Kurde. Klimat jest naprawdę... Klimat jest... Tylko tyle wam powiem. No jakbym kurna nie wiedział, że tak będzie. No rusz dupę. Cholera, spadłem chyba. Tak, spadłem. Z kamerą jest nie tak. Buguje się, jak próbuję wejść na te właśnie wąskie. No więc wracamy tutaj i... Jak się stanie teraz to samo, to będę niezadowolony. Bo nie wiem, gdzie iść. O, na szczęście nie. Dobra. Oj, 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 panie! No, klimat naprawdę jest niszczący wręcz, tak bym powiedział. Jest psychicznie ciężki. Dość mi to nawet odpowiada... Hej, bateria! Hurra! Dość mi to nawet odpowiada, ale szczerze powiedziawszy, takie gigantyczne dawki... O Jezuś, mroku! Oj. Mogą być ciężkie do zniesienia. Szafki. Teraz zauważyłem, że tak. W Amnezji jest tak, że jak się muzyka zmienia, to jest zły znak. A tutaj jest tak, że jeśli widzisz gdzieś szafki wolne, to jest zły znak. Okej, mam jakąś nową notkę. The World War Rider is all over this place. Murkoff was running an experiment when he called Project War Rider, but the patients talk about the War Rider like it's a physical presence, a spirit or a demon, something they found in the mountain. I chalk it up to schizophrenic delusion, but I just saw something. Maybe. Maybe it was a glitch in the camera, or maybe this place is getting to me. Nie byłbym zaskoczony. O, symbolika. Jak miło. No ale w sumie w tym momencie już chyba byłoby dobrze przerwać, bo już dobijam powoli do standardowej długości odcinku. Także mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Mi bardzo się podoba. Jest ciężki klimat tej gry. No i cóż, zobaczymy co będzie dalej. No, tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się.